Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Graba, przed wami kolejny odcinek z Wiedźmina, a konkretnie z dodatku Krew i Wino, nagrywany tym razem poza live'em. Tak jak mówiłem, pomyślałem o tym, żeby niektóre questy, przynajmniej niektóre questy poboczne, nagrywać poza live'em, tak żebym miał te odcinki do wrzucania. Dzisiaj akurat nie mam nic do wrzucenia, jestem po siłowni, po moim pierwszym treningu, ale nie można nie wrzucić Wiedźmina, także postanowiłem, że to będzie dobra okazja, żeby przetestować te właśnie odcinki offline'owe, że tak powiem, z tych zadań pobocznych. Na razie sobie leżę bestii, odpuścimy, nie będziemy tego wykonywać, ale wyjdźmy tutaj z tej kryjówki. Dobrze. I zobaczmy sobie, moi mili, co mamy do zrobienia. Te zadania główne zamykamy, zadania poboczne, ewentualnie zlecenia wiedźmińskie. Mamy boklerskie safari. To mogłoby być fajne, ale tak się zastanawiam, że moglibyśmy najpierw zrobić sobie zadanie klient ma zawsze rację. To jest o tej lokacie, która została dla nas założona. I moglibyśmy to sobie na początku sprawdzić. Może dostaniemy jakieś pieniądze czy coś. Pewnego dnia Geralta zaczepił stary znajomy. Był to właściciel winnicy, dla którego jakiś czas temu Wiedźmin wykonał kilka zleceń. Niestety zleceniodawca okazał się niewypłacalny, ale w ramach rekompensaty założył Geraltowi lokatę w miejscowym banku. Wystarczy tylko iść i odebrać pieniądze. Wydaje się, że jest proste. Także zobaczymy. Wiele osób wręcz błagało mnie, już tak to muszę powiedzieć, błagało mnie wręcz o to, żebyśmy spróbowali odnaleźć ciapka. Jak pamiętacie, przeglądając tablicę ogłoszeń, pewien chłop zgubił psa, na którego wołał ciapek i wtedy on przychodził, więc prawdopodobnie nazywa się ciapek. I słuchajcie, jestem w stanie podjąć się czegoś takiego. Nawet byśmy mogli jeden, powiedzmy, godzinny, czy tam ilominutowy będzie potrzeba odcinek poświęcić na poszukiwania ciapka. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście ciapka udałoby się znaleźć. To nie było chyba zlecenie żadne, to nie było zadanie, ale może z tym być jakiś easter egg, a może po prostu uda nam się znaleźć ciapka, tak tylko dla własnej satysfakcji. Zobaczymy. No słuchajcie, myślę, że to jest fajna opcja i na pewno warta rozpatrzenia. Także jeżeli chcielibyście, żebyśmy odszukali ciapka, łapka w górę, zostawcie komentarz i będziemy oczywiście działać. No dobrze, idziemy teraz do banku Sina Fanelich. Bank Sina Fanelich, tam mamy założoną tą lokatę i zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś tam na nas czeka. Mamy jeszcze chyba jeden punkt do rozdania, ale ja na razie poczekam jeszcze z tym. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, co by mi się przydało, więc wolę nie wydawać tylko po to, żeby wydać, a zrobimy to sobie na spokojnie. Dobrze. Już się zbliżamy, już nie przywoływałem płotki, to nie było tak daleko. O, jest pies. Może to jest ciapek? Ciapek, czy to ty? Przystojny ten wiedźmin. To chyba nie jest ciapek, nie wygląda nawet ciapka. Znaczy, ciapek powinien mieć jakieś ciapki chyba, nie? Ale by było śmiesznie, jeżeli byśmy przebiegali i tamten pies, to byłby ciapek. O Jezu, to by wszystko po prostu... A, no dobra. Liczności. Górne miasto. Okej, okay, górne miasto Bukler. Ciężko nas nie. Okej, okay. No proszę, jakie mieszczaństwo już bogatsze. Szlachcic. Okej, okay. Ładnie to miasto wygląda, no ta cała kraina tu są już, ja wiele razy mówiłem, to jest naprawdę świetny kontrast pomiędzy tymi krainami, gdzie byliśmy przedtem, a teraz. Okej, okay. Rynek główny, bardzo ładny, zobaczcie, w ogóle świetnie, świetnie to wygląda. A mamy tablicę ogłoszeniową, o, to możemy zrzucić okiem, czy nie będzie ciapka, tak, tylko zobaczmy. Arcymistrz partnerstwa, wezwanie na próby cnoty. Awantury na cmentarzu, dyskretnego specjalistę zatrudnię. Eskorta. O, turniej pięściarski. Jest bardzo dużo ogłoszeń i chyba każde to jest tak naprawdę zadanie tutaj z tych. Trzeba wrócić w ciągu dnia. W ciągu dnia. Aha, tu już jest... Tu już się robi nam noc. A nie, no przecież jest... Dobra.
dopiero wstaje słońce, więc bank gdzieś tam będzie później troszeczkę czynny. Okej. Okay. Jest otwarte. Obiekt chroniony przez system Reitenbacha. Jest przez autorski system Brunona Reitenbacha. Dwimertowe wzmacniacze, miaury, no, więte tajemnice urządzenia gwarantują absolutną ochronę przed wszystkimi formami magicznych ataków. W tym hipnozą, telepatią, znakami wiedźmińskimi, nawet czarami. Nieźle. Nieźle, to jest kurde porządny bank. Dobrze. Zobaczmy, jak działa administracja w tych czasach. Panelik, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Nie ma. Klient ma zawsze pracy, proszę. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivii. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. No dobrze. O. Gdzie to okienko numer 1? Oj, czuję, że to będzie dobre zadanie. Dobre. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. O, jest. Pieniądze. Stanowisko 1. A może zapytajmy z tą babeczką jeszcze. Nie gadajmy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Jeszcze w sprawie mojego konta. Tak? W czym mogę pomóc? Przepraszam, gdzie mogę otrzymać zaświadczenie A38? Niech pomyślę. Marianko, kochana, nie wiesz, gdzie trzeba iść po A38? Jakie to jest dobre. Bardzo mi przykro, my nie wiemy. Trzeba pytać. O Jezu. Dobra, porozmawiajmy tutaj. Aha, dobra. O Boże, jak mi się to podoba. Widać, nic się nie zmieniło. Przepraszam, muszę przejść. Pan tu nie stał! Gdzie? O jest, jeszcze petenci są, tak? Pan tu nie stał! Patrzcie go, jak się pcha. Siedzimy tu i siedzimy i nic się nie przesuwa. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czuję, że ten klient ma zawsze rację, będzie kluczowe tutaj. Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem.
Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Gdzie się pycha? O, się wkurzyli chyba. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Będzie scysja. Bwa. I co z tego? Nic mnie nie obchodzi, twoja kolejka. Co za chamstwo! Nie będę tego tolerował! Zaraz cię nauczę kultury! Spróbuj tylko. No. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! O matko. No i kolejka ci przypadła. Oh, idziesz do banku, chcesz coś załatwić i będziemy się bić jeszcze. Ile mam czekać? Ja cię nauczę kultury! Hola. O! Na żarty. Sami prosta. Dam ci lekcję pokory. Kurde. Hola. Pan tu nie stał! Pan tu nie stał. Ojejku. Za robotą goni. Ale kurde, muszę przyznać, że pięściarz z niego zacny. Nie jestem już nasz pan. O nie. Gdzie ona mogła pójść? O Boże. Zapach piżmowych perfum to może być trop. Ja nie mam pytań po prostu, o co chodzi. Zawędrowałem do Arki. Co potrzeba? Witaj w banku Cianfanelli. Tak? Mogę jakoś pomóc? I ona ma przerwę oczywiście, nie? O, i rozumiesz, Boże. Kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Nie widzi, przerwa, co tu pisze? Celinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani. Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówisz jak do człowieka, to nie rozumiem. O Boże. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Jakie to jest piękne. O Jezu. O Boże. No płaczę, po prostu płaczę. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika?
czemu nie? Dobra. Czemu zagramy nie? W gwintach. Zagrajmy. W banku. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. Fajnie, chociaż ja w tego gwinta jestem tak słaby, że masakra, ale dobra. Co możemy... O, mamy dużo katapult. O, to jest bardzo fajne, bo to nam da spory bonus. Ale to usuniemy. No, bardzo ładnie. Dobra, i nie wymieniamy więcej. Jest, myślę, dobrze. Okej. On może sobie wybierać, gdzie to chce umieścić. To my też zagramy tutaj. Okej. Okej. Zróbmy tak. Bardzo ładnie. O, tu cwaniaku. No i teraz mnie trochę skasował, bo ja nie mogę tutaj mu tego wyłączyć, bo i to sobie wyłączę. Dobrze, zagrajmy tak. Cwaniaczek jesteś, widzę. Dobra, dajmy tak. To nie jest generalnie dobre. I nie wiem, czy nam by nie było lepiej w tej chwili spasować. 32. To jest bardzo dużo. On ma 5 kart, my mamy 8. Spasujemy. Spasujemy w tej chwili. Dobra, on wygrał to. Cześć, a ja tutaj dostaję... Gęsta mgła. A gęsta mgła to są jednostki strzeleckie. Czyli trochę niedobrze. Okej, zagrajmy tak. To jest bardzo mocna karta, on jako lepszy... Spasował. Dobra. Podwaja, czyli 8 i 8, 16, to już tak będzie. Ma 4 karty. Miał 6. No dobra, zagramy chyba, bo tak bym musiał... więcej kart wyrzucać, więc po prostu zróbmy tak. Szkoda tego trochę, niestety. No ale dobra. Ale wygraliśmy. O, to i tak bym... To najlepsze, co mogłem zrobić. Dobraliśmy kartę. Bardzo dobrze! Okej. Okay. No i musimy teraz wyrzucać te nasze tutaj rzeczy. Mamy więcej kart, więc myślę, że sytuacja jest całkiem w porządku. Chociaż ta karta nam trochę szkodzi w tej chwili, gęsta mgła. Chociaż mamy jeszcze ten róg, więc to nam może trochę pomóc. No dobra, i on już praktycznie nie ma kart. Jeszcze jedną kartę ma. No i zobaczmy, co teraz zagra. Powinniśmy wygrać. Tak jest, moi mili, wygraliśmy to. Super, ja jeszcze dowalę mu, żeby miał za swoje, cyk. I jeszcze cyk. I dziękuję bardzo. Zwycięstwo, proszę państwa. Nadejszła wiekopomna chwila, gdzie wygrywam gwinta. Widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Po prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co, no co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin albo i dłużej. Nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. 12 godzin albo dłużej.
O, no, koniec przerwy. Jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. No to takie kwiaty czy perfuma to będzie przekupstwo. Powodzenia, kolego. Dobry koleś. O matko. Ale to jak on ma takie sposoby, to dlaczego on sam siedzi i czeka? To już powinien to dawno załatwić. Dobra, kupmy prezent dla urzędniczki. Zobaczmy, tu jest główny rynek, to może coś kupimy. Niech żyje bal. Czy tu jest jakiś tragarz? Aha, tam aż muszę iść. Dobra, nie jest tak daleko. Tu jest Bokler! Wszystko jest w porządku! Jakie ona miała perfumy? Piżmowe? Oho! Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient! Mówcie, czego wam trzeba! Kapryfolium płatków Ginati! Prezentu dla urzędniczki. Pokaż, co tam masz na stanie. No to trochę będzie łapówka, tak naprawdę. Dobra. Inne. Aha, tu jest sprzedawca, Boże. A ja te pierścienie chyba mogę posprzedawać, co? Chociaż mam trochę gotówki, to nie wiem, czy to będzie potrzebne. Perfumy jakieś, o. Kwiaty. Perfumy. Kupmy dwie sztuki. Cztery sztuki kwiatów. Okej. Tu są receptury. Mamy schematy, dobra. Żegnaj. Muszę się już zbierać. Do następnego. Ta babeczka, ona miała perfumy. Tylko teraz, czy jeżeli damy jej perfumy, to czy jej nie obrazimy, bo ona pomyśli... kupiłeś mi, panie, perfumy, czyli że cuchnę, tak? Ciągnę jakąś babą wodną. Tak może być, nie? Mogę jakoś pomóc? No jestem ciekaw, dobra, uwaga, może kwiaty będą lepsze. Zobaczmy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. Czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia Geralt, spokojnie. Potrzebny jest formularz 202? O Jezu, sporo Geralt, czasu. Co ty robisz? Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivii. Albo muszę, może muszę porozmawiać z tamtą. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Lubi pani piżmowe zapachy, prawda? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy. I tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Ale ja nie powinnam, naprawdę. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Szanowny, to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. Tyle w temacie. Kilka minut później, proszę od razu. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. Dawno nas lepiej. Nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę.
Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz no to. No nie! Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No. Klient zawsze ma rację. Jak interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Nie ma bez... Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tusą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Nasz pan w to duma, Beauclerc. Co potrzeba? Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. No i zobacz. Oj. Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Ja chcę moje pieniądze. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Ty pokurcze. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Nie. Już raz dałem się oszukać. Drugi raz na to nie pozwolę. Mistrzu Geralcie, apeluję do twojego rozsądku. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Odzyskam od ciebie te pieniądze. Choćby siłą. Straż! Na pomoc! Ja. Zaraz ją trafimy! O kurde, na pięści. Dawaj, Wiedźmin. Idę po kurcze. O kurde. Pałką do mnie? Do Wiedźmina z pałką? Kurde, aż się oplułem. No masz. Ach kurde, nie po jajkach. One od razu biją w jajka. Ajajaj, pierożek. Mikstura, wszystko, dobrze. Skacz. Cię zaraz wezmę. Kurde, jakie krasnoludzkie dresy. Się zatrułem. Dobrze, jeden leży, jeszcze drugi. Tak jest, skok. Jak Bruce Lee, cios, cios, skok. Bądź jak woda. Jestem jak woda. Wzburzona woda, tak jest. Gdzie są moje pieniądze? Dobra, bo się trochę zatrułem. Jest klucz. Panie Wiedźminie, proszę zjeść pierożka. Apeluję do pana rozsądku o zjedzenie pierożka. Już się trochę... Dobra, zjedz pan jeszcze rybę. Ryba wpływa na wszystko. Dobrze, kurczę. Niech ja go dorwę. Cianfanelli, gdzie jesteś? Bo ty jeszcze będę się bił z innymi. No dobra, może nie bijmy się na miecze. Dawaj pieniądze. Tak, Marianko, zlikwiduj konto i wypłać pieniądze. Dziękuję.
Mistrzu Wiedźminie, tu są wasze pieniądze. Tylko nie wszczynajcie już więcej awantur. O Jezu, jaki wściekły. 200? Tylko tyle? Spodziewałem się co najmniej kilku tysięcy. No wiesz, podatki, inflacja i takie tam. 200 koron. No co, na ekonomię nie poradzisz. Mogłem się tego domyślić. A, mistrzu, i jeszcze jedno. Nie przychodź więcej do mojego banku. Nie potrzebujemy tu takich klientów. Możesz być tego pewien. Co potrzeba? Pieniądze. Zwiastun kłopotu. Zawsze. Ojej. O Boże, to było ciężkie, ale w sumie... Nie mam czasu. W sumie patrząc na dzisiejsze czasy, wiele się chyba nie zmieniło. Słuchajcie, moi mili, dobrze. No myślę, że ten odcinek może być taki krótki, ale koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Czy taka formuła wam odpowiada, żebyśmy robili na przykład takie odcinki? No oczywiście ta misja tam trwała, powiedzmy, swoje. Jeżeli będą te misje poboczne krótsze, no to możemy zrobić na przykład dwie, prawda? Ale dajcie znać, czy takie coś wam odpowiada. Taki odcinek po prostu na przykład z jednej misji pobocznej, tak? Bo przypuszczam, że te misje poboczne są też bardzo fajne, są ciekawe i też można się przy nich świetnie bawić. Tutaj naprawdę się uśmiałem, chociaż już potem do śmiechu nie było. W każdym razie dajcie mi znać, czy to wam odpowiada, czy nie, czy wolicie dłuższe jakieś te odcinki. Fabularnie oczywiście one będą dłuższe, no ten quest się trafił taki, jaki był. Także tyle czasu. Siostrzyczka, super. Także tak ten odcinek generalnie wyglądał. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się przy kolejnych materiałach. Cześć!